Siemaneczki, ziomeczki, ja jestem oczywiście Croxy i zgodnie z tym, co obiecałem wam pod odcinkiem ze sposobu zarobku na naklejkach z IM Katowice 2019, który swoją drogą zrobił naprawdę kozak statystyki, przygotowałem dla was kolejny odcinek z kolejnym sposobem, jak zarobić na IM Katowice 2019. Tak jak wspomniałem, poprzedni odcinek opierał się tylko na naklejkach, lecz dziś przedstawię wam kolejny sposób, jak zarobić trochę z tego turnieju, którego zwyciężyło Astralis. Jeszcze tak tytułem wstępu zachęcam was do zostawienia kciuka w górze, jakiś suba z dzwoneczkiem oraz wkleja w komentarzu linka do waszego Steama z dopisaniem rangi, jaką aktualnie posiadacie, bo jeszcze w tym tygodniu planuję nagrać odcinek z widzami o skiny, więc polecam śledzić kanał i wyczekiwać wpisu na karcie społeczności, o której będziemy nagrywać odcinek. Jak będzie po tym odcinkiem fajny odzew, to postaram się przygotować więcej tego typu materiał, gdzie motywem przewodnim będzie sposób zarobku. Już po tym wyczerpującym wstępie zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, IEM już za nami, turniej zdominowała totalnie drużyna Astralis, która jest aktualnie po prostu nie do zatrzymania. Pomimo, że odcinek miał być o czymś innym, to myślę, że warto będzie tutaj zainwestować w naklejki Holo lub Folia duńskiej formacji i jej zawodników. Złote naklejki też mogą się sprawdzić. A więc jak już wspomniałem o naklejkach, to mogę przejść do motywu przedniego tego odcinka, a mianowicie Viewer Pass, czyli specjalna przepustka, która została dodana specjalnie na ten turniej, która dawała nam m.in. możliwość udziału w Pick'em Challenge lub dodawała do naszej gabloty specjalną odznakę za IEM Katowice 2019, którą w przyszłości będzie chciał zdobyć nie jeden gracz, który w tym turnieju nie uczestniczył, stąd ceny tych przepustek na tle kilku miesięcy pójdą znacznie w górę ze względu na to, że duża ilość osób będzie chciała sprawić sobie taką przepustkę, tak jak miało to miejsce z przepustkami z operacji Wildfire, Vanguard i tak dalej. Aktualnie cena Viewer Pass z Katowic waha się w granicach 50 zł, gdzie już możemy zauważyć minimalny wzrost względem ceny, która była na początku, a mianowicie 37 zł. Co prawda nie jest to najlepszy czas na inwestowanie w tą przepustkę, ponieważ planowałem nagrać ten film znacznie wcześniej, jak cena za Viewer Pass została obniżona o 50%, ale nie pojawienie się tego filmu wynikało tylko i wyłącznie z mojego lenistwa, więc możecie mnie ochrzanić w komentarzach. Nie zmienia to faktu, że dalej jest to w miarę pewny sposób na zarobek, pomimo tego, że już na starcie mogliśmy zarobić na nim około 25 zł, więc jak ktoś ma jakieś zbędne pieniądze, to jak najbardziej możecie zainwestować w parę tych przepustek, bo jestem pewien, że z biegiem czasu ceny gwałtownie pójdą w górę. No i to by było na tyle, jeżeli chcecie więcej takich odcinków ze sposobkami na zarobek na CSGO, to jak już mówiłem, zostawcie łapkę w górze, suba z dzwoneczkiem i dajcie znać, co myślicie o takiej małej serii. Przypominam również, żebyście zostawili linka do swoich profilów na Steam z dopisaniem waszej rangi, jaką posiadacie, bo już niedługo pojawi się pierwszy odcinek z gry o niebyle jakie skiny. Tymczasem ja się z wami żegnam, dzięki, że jesteście i piona.